Cześć, to jest oczywiście Resident Evil 7. Tutaj już słyszymy na starcie jakieś trzaski. W poprzednim odcinku przeszliśmy taki escape room Lukasa tutaj właśnie. A jedyną drogę, którą mamy teraz dostępną, to są te drzwi naprzeciwko. Tylko jakieś niepokojące dźwięki zaczęły do nas dochodzić. Przejdziemy zaraz za nimi, ale jeszcze ważne co? Zdobyliśmy wszystkie materiały do surowicy. Widzieliśmy, że Mia i Zoe żyją. Może to było nagranie, może nie. Mam nadzieję, że w tej serii się o tym przekonamy. Bardzo ciekawe. Naboje do strzelby. O kurczę, rozpieścili nas z tą strzelbą. Nic więcej tutaj nie ma. O kurczę, czyżbyśmy potrzebowali kolejny raz kołowrotka? Nie spodziewałem się tego. W poprzednim odcinku się przygotowywaliśmy, ale nie na taką ewentualność. Korbę, to się nazywa korba. 6 miejsc powinno nam wystarczyć. Zostawimy sobie tą korbę. Kolejny skrót otworzony. No dobra, mamy ten skrót, ale słuchajcie. Skrót to gdzie indziej nas prowadzi tak naprawdę. O kurde, tu jeszcze sporo do eksplorowania. I'm coming, Mia. Ten most też nie najlepiej wygląda, jakby za chwilę miał się zawalić. A przynajmniej może jakiś rekin wyskoczyć na nas. Teraz czekajcie, tam by była droga do magazynu. Ona oczywiście jest zamknięta w jakiś sposób. Myślałem, że tu coś może będzie leżeć. Ale jednak gra nas nie rozpieszcza w tym momencie. Czyli pozostaje tutaj ta droga. Tam coś jest do podniesienia. Dobra, będziemy mogli otworzyć tu. Naboje do pistoletu. Dobra, ale... O kurwa! Trachnął nas, trachnął. Nadal na zielono, czyli jednak spodziewałem się dobrze, że tu coś z wody będzie na nas. Wyskakiwać. Kurwa, tam coś chodzi? Tam widzicie z przodu, tak jakby się ruszało pod tym światełkiem. Dobra, ja się rozejrzę jeszcze w tym domku. Czy na pewno to jest wszystko? To się wydaje, że finał już jest bardzo blisko. Ale dobrze, że tego kołowrotu nie odnosiłem. Bo jednak on będzie potrzebny. Ale skoro nam tu dali palnik, paliwo do palnika, to on najlepiej się nadaje na te stwory. Ja też bym nie chciał tracić naboi ze strzelby. Kurwa, no tu nie damy rady inaczej.
po tej strzelbie dość mocno ten towarzysz oberwał. Może pójdziemy z tą strzelbą, jednak będzie bezpieczniej. Czy tam coś za drzwiami będzie? Tak, tak. Wiele przedmiotów, naboje do strzelby. Paliwo do palnika, czy oni próbują nam coś powiedzieć, że... Oj kurczę, powiem wam, że to nie wróży nas zbyt dobrze tutaj, że tak nas rozpieszczają na ten moment. Teraz tak, co ja bym mógł zrobić? Apteczki nie mogę? No jakbym nie mógł, to mało mogę jedynie. Czy ja ją chcę robić? To jest pytanie, czy ja chcę zabrać palnik? Wiecie co, zapiszemy sobie z pewnością tutaj grę. Co prawda to nie był jakiś trudny etap. To wszystko sobie schowamy. Mamy do tej wyrzutni sporo naboi. Kołowrót zostawimy sobie jeszcze. Dobra, może to będzie dobrze. Szkoda, że jeszcze nie cofamy się do przyczepy. My tych monet chyba mamy 8, co prawda jednej nam brakuje. Niedobrze eksplorowałem te tereny. Pominąłem wiele rzeczy i idziemy na magazyn. Czy w magazynie będzie Mia z Zoe? Tak. Zoe? Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. Kurde, nie mówcie, że Jack żyje. No jakoś w to nie wierzę, słuchajcie, w tym momencie. Tatko i Lucas? What's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But neither of us will get very far without the serum. Przepłyniemy na brzeg, ale ja bym chciał tutaj zajrzeć. Hey, one of those is mine. Tatko! Zoe! Get your ass back to the house! I will deal with you later! Kurwa, uda się nam za pierwszym razem? Ja! Już skopałem. This is getting old, Jack. Kurde. Niewesoło. Gdzie tu jest ta drabina? Też bym chciał sobie zobaczyć nasz stan zdrowia. Może przerzucimy się na strzelbę. Powinien oślepnąć. You're gonna whistle.
Teraz tam z tyłu ma. Dostałem. Fuck you. Nie uciekamy stąd. Tu ma. Mogłem nie przeładowywać, ale to taki mój nawyk. To są jego oczy. Można było wziąć ten palnik ze sobą. O kurwa, czym on pluje? Nie widzę, gdzie bym mógł go trafić jeszcze tutaj. Tu. Tylko to takie niefortunne miejsce. Dobra, lecimy na górę. Szybciej. Dużo naboi do strzelby. Nie wiem, czy mu to coś zrobiło. Nie wiem, czy ja mogę tu skakać. Ale słuchajcie, on nie ma. Chyba, że go podpalić teraz może. Nie za bardzo zrobiło to na nim wrażenie. Ryzykuje skokiem. Dobra. Co on tam wali? On ma na plecach? Nie, to chyba już po sprawie. Kurde. Dobra, mamy go za pierwszym razem, ale wiecie co? Ja chciałem tam te skrzyneczki. To można było tylko podczas walki. Nie. Kurwa, może jeszcze te skrzyneczki? Jebnij go. W oko! Ten się nie rozpadnie? Tak, chyba tak. Nie, czekaj, ja myślę, że mam tam skrzyneczkę, którą mógłbym odblokować w tym momencie, Zoe. Żal by było zostawić. Aż ty z noża! Dużo z niego wypadło. Nie był on skomplikowany jakiś boss. Też to spowodowane było tym, że my mamy sporo naboi do strzelby. Gra chyba sugerowała, żeby z tej wyrzutni korzystać. O kurde. Rozpusta z tymi nabojami teraz. Tylko mam wrażenie, że tu coś jeszcze mogłoby być. Mogłoby być zdecydowanie. W sumie mam jedne chemikalia, uleczę się na maksa. To zawsze bezpiecznie, gdy nam coś wyskoczy. Tak znienacka. Tak jeszcze bym się rozejrzał, czy nie ma jakiejś monety może? Czy coś w tym rodzaju? My teraz popłyniemy w podróż przy świetle księżyca. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Czyś Zoe, podpowiadałaś, że tak mam zrobić. No wylecz mi ją.
foolish thinking I could escape. But Zoe... Go! Both of you, just go! Come with us. I'm sure there's someone who can help. This is not home. Apparently I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! Teraz tak mnie korci, słuchajcie. Sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy wybrali Zoe. No tam nie było wyjścia, na tatulka musieliśmy to użyć. Jeszcze Lukas został. Wyskoczy zaraz na nas. Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Is that the boat? The fuck did that get here? Łódź Lukasa. Fuck. The hell was that? What the fuck? What is that? What is that? Mommy. This way. Kurwa, kto to był? Ola Boga, teraz będziemy grali Miją. No nie gadaj, tego się nie spodziewałem. Pod tym kątem. Zacznij uciekać trofeum. Dziwna butelka, prawdopodobnie jest ważna. O cholera, Zoe by była lepszym wyborem. Ciekawe, czy by miała butelkę. To jest jedyna ścieżka, prawda? Czy ja tu powinienem... Miją dobrze eksplorować teren? Chyba tak, nie? Bo nic nie mamy. O cholera, kto to? Ethan? Ja pierdzielę, tu jest wszystko zarażone, wszystko wszystkich wciąga. Wciąga jak dobrze chłonna gąbka. Mapa nie za bardzo też. Statek, przejście. Całe to wszystko takie porzewiałe. Jakby ten statek spędził setki lat na dnie morza. Tu mamy rzekę, jezioro. Rzekę chyba. Dobra, tu nic nie możemy zrobić w tym momencie. Ten statek też może piszczeć tutaj od starości, nie? Wszystko naprężone.
Mia też ma zwidy. Lepiej, żeby to nic nie było, tylko sobie stuka coś. Mapa. Dobra, jest wyjście na górę, drzwi zamknięte prawdopodobnie. I w takich sytuacjach obawiam się, czy czegoś nie pominęliśmy tutaj. Nie, nie, to się nie ruszało. Dobra, to są te drzwi. Serio, gro, nic dla nas? Ani noża? Możemy umyć sobie ręce chociaż? Tu jest zejście w dół. Spray do czyszczenia tablic. Dobra, tego nie da się otworzyć, zatem tylko na dół. Is going on. We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know, but look, let's go this way. Maybe we can get out of here. Dobrze, my już ją widzieliśmy. Tak naprawdę tą klapę w podłodze. Pytanie, czy zostanie do końca tu wyjaśnione, co się stało i czemu to serum? Brzmi mi to jak jakieś rytuały, obrzędy. Kaznodziei jakiś, cholera wie, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Nie jest wesoło. Nie wiem właściwie po co ja się rozglądam, bo co ja bym miał zrobić, jakby tu było jakieś niebezpieczeństwo. Dobra, ślepy zaułek, ale musiałem to sprawdzić. Kurwa, dużo tych drzwi. Może coś nazbieramy. Lista członków załogi. Kapitan, główny inżynier, pierwszy oficer, drugi oficer, mechanik, radiotelegrafista, lekarz. Nieduża ta załoga tu była. Ale była. O kurwa. Na pewno przed czymś się tu ukrył. Ona nie jest moim dzieckiem. O kim ona teraz mówi? O mi, Zoe? Patrz, tylko możemy tą interakcję zrobić. Kurwa, tam daleko. Ten tu przy kiblu. Kaca miał i żygał na bank. Prysznic. Jest wewnątrz mnie. Jest wewnątrz nas wszystkich. Chyba tu będą zamknięte. Tam dalej nie mogę przejechać z tą mapą. Na zewnątrz? Dobra, tam jest przejście. Kartki nie są do podniesienia. W szafie nic nie ma. Możemy się rozgościć na kanapie. Całkiem jeszcze dobra. Tylko może na tamtej, bardziej bezpiecznym miejscu. O! Gazowiec Annabelle. Annabelle. To był taki horror chyba film.
To musi być Annabelle, dlatego tu jest tak strasznie. Dobra, to jest jedyna ścieżka znowu. A jak to jest, pamiętacie? Ta dziewczynka, co w tym pokoju dziecięcym widzieliśmy ją? Jak ta dziewczynka się nazywała? Kurde, nie przypomnę sobie teraz. Tam chyba było powiedziane. To może być ona. I ona za to wszystko odpowiada. O cholera. Teraz dobra, to były te schody na to. My musimy iść do tej drabiny prawdopodobnie. Dobra, jest tu naprzeciwko. Annabelle, zerżnęli zdecydowanie z tego filmu w tym momencie. Kurde, ja wypadłem, w jaki to s... Tylko gro, proszę, daj mi coś do podniesienia. Daj mi coś cennego, żebym mógł się bronić przed Annabelle. Said we could be a family. Może to jest nasza córka? You said. Wait. Tired of waiting. Please. No dobra, to już wiem, że będziemy musieli do tego 1F się przedostać. Najbezpieczniejsze mi się wydaje to pomieszczenie. Na ten moment. Tu może być bezpiecznie. Dzięki. Kurwa, niekoniecznie. Zamkniesz to? Kurwa, spierdalamy stąd. Kurwa, dajcie mi nóż. A pierdole, nie mamy noża. Uniwersalny bezpiecznik. No stąd ja go wziąłem. Kurwa, spierdalam. Zamykaj to. Kurwa, nie da się zamknąć. A ty masz taki zegarek jak Ethan? Nie wiadomo. Ale dobra, możemy sobie stworzyć przynajmniej apteczkę. O kurde, mocne. Zamknięte z drugiej strony. Wiele pięter jeszcze tu przed nami widzę. Okej, mamy to na mapie. Moglibyśmy pójść wyżej. O kurwa. No, ogląda nas na bank. Watch it.
No dobra, oglądajmy. You need to remember, so we can be a family. Teraz się wszystko wyjaśni. Getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here, take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Evie. Evie, bardzo długi odcinek nam tutaj się szykuje. Dobra, ale ta osoba jest przynajmniej wyposażona. To jest Zoe, my to gdzieś tu widzimy Evelyn. Evelyn to była ta dziewczynka z pewnością. Oddział Operacji Specjalnych, dyrektor Anna Alan Droney i nadzorca Mia Winters, czyli ona w jakichś służbach była. To jest Mia. Najnowsze doniesienia wskazują, że jeśli Evelyn pozostanie w bieżącej lokalizacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Wasza misja polega na przeniesieniu Evelyn do naszego oddziału w Ameryce Środkowej celem jej zabezpieczenia. Podczas misji postępujcie zgodnie z następującymi zasadami. Cały czas odgrywajcie rolę opiekunów Evelyn, aby nie wzbudzić podejrzeń. Monitorujcie funkcje życiowe Evelyn za pomocą dostarczonego kodeksu genomowego. W obliczu nieuniknionej porażki zlikwidujecie dziewczynę. Czyli coś nie poszło z tą likwidacją. Dobra, dają tu skrzynię. Zapisu nie widać. Ma fajną pukawkę. 64 naboje. Całkiem nieźle. Dobra, a co my dostaliśmy? Próbka tkanki. Ja bym to w ten sposób sobie ustawił. Dobra, bo pod jedynką zawsze miałem. Tylko jaki jest mój problem w tym momencie? Chciałbym zapis, gro. Poproszę. Bo dosyć daleko mi się wydaje, że jesteśmy. Ej, no to przecież jest apteczka jak nic. O, jest. Chemikalia raczej do podniesienia. Jest blisko. Ona jest tutaj gdzieś. Z tej strony jakby. Czyli jakbym wyszedł. Stąd przyszliśmy. Ja bym musiał tu przyjść tak naprawdę. Stamtąd przyszedłem, czy się oddalę? Wiecie, nie chciałbym niczego pominąć. Dobra, stąd przyszedłem. Będziemy coś potrzebowali. Tu również, żeby jakiś alarm. Suplementy. Czy my serio, grotu, tak wiele potrzebujemy?
Ziele? Ziele, czyli co? Ja sobie stworzę jedną aptekę. Zdecydowanie będę czuł się bardziej komfortowo w tym momencie. Lepiej sprawdź całe piętro. Kto to nam podpowiada tutaj, gro? Okej. Idziemy do tych wielkich drzwi. Te są zamknięte. Zamknięte z drugiej strony, czyli tutaj będziemy mieli jakiś skrót dla nas. No może być też piętro niżej, piętro wyżej, nie? Tak naprawdę. Dobra, te nam zostały. Czego ja tu, gro, nie sprawdziłem, że każesz mi sprawdzić? Tu jest wytrych potrzebny. Dobra, tu na prawo jeszcze. Dobra. Szczerze, nie widziałem tych drzwi. Znaczy widziałem, ale myślałem, że będą zamknięte. Nie no, tkanki nie będziemy tu wsadzać. Dobra, teraz chyba do windy. I tu winda. Jeszcze to pomieszczenie. Kurde, przepraszam was. Cofniemy się. Tylko tu ni chuchu nie przejdę, słuchajcie. One są niby otworzone. Dobra, zobaczymy, Windo, co mi powiesz. Aha. Gra miała rację. She's vomiting. Damn, I'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right, we need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Serio, gro? To o to chodziło, że mieliśmy znaleźć to ukryte przejście? Czyli co? Tu byśmy mieli po całości, chyba że te drzwi po prawej? Nie, nie sądzę, to teraz winda. Nic się nam tu raczej nie otworzyło. Też raczej nic nie wepchnę. Niby karabin maszynowy, ale wiecie, nie jest aż taki dobry. Do tego potrzebuje wytrychu? Nie, no nie sądzę, żeby to był wytrych. Dobrze wyskoczyłeś, kolego. Hmm.
Ciekawe, czy inne się odpalą w ogóle tutaj, pięterka jeszcze. Ale nam się robi wielkaśny odcinek, mam nadzieję, że to docenicie. Subskrypcjami, łapkami w górę, jakimś komentarzem, dobrym słowem. Trochę spanikowałem, niepotrzebnie aż tyle naboi na niego zlazło, mogłoby z nich coś wypadać. Nie wiem, czy nie marnuję tej amunicji za nadto. Teraz słuchajcie, zapis proszę. To cześć. To jest ten mocniejszy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są ci mocniejsi. No dobra, znowu jedna ścieżka. Bomba zdalnie sterowana. Co to takiego? Zobaczmy sobie jej opis. By ją zdetonować, ale czad. My rozwalimy ten statek. Jak ja mam się tam na górę dostać? On zejdzie do mnie tu, cześć. Da radę? Zeskoczy? Nie, dobra, ma tam schody. Dobra, to był ten słabszy. Nie wiem, jak oni tak tańczą, kiedy ich zaatakować i kiedy umierają. Tu koleś jeszcze leży. Dobra, powinniśmy się śpieszyć chyba. Drzwi same? Mapę daj mi. No by się przydało pomieszczenie do zapisu. Ellen, I think she's on the other side of this door, but I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Stop zamek. Sprawdź bagaże. A, dobra. Warsztat. Kwas. Chemikalia. Co ja bym powinien w tym momencie wytworzyć, to jest pytanie. Amunicja pistoletowa, ulepszona amunicja pistoletowa. Tak jakby byśmy nic więcej nie znali. Czy my dobrze w tym momencie robimy, bo mamy ograniczoną ilość, nie? Tam były także drzwi do otworzenia inne. Cofnę się do tych jednych przynajmniej, słuchajcie, bo nie da mi to spokoju. No chyba, że nie przejdziemy tędy, ale to by było głupio zrobione. Z tego względu, że... No byśmy zostawili to pod drogą. Dobra, po której stronie są? Baw mnie, gro. Jedną sobie zostawię w razie co. Dobra, i zobaczcie, było bardzo warto się cofnąć tutaj. Naprawdę dużo sprzętu. Tak się rozglądam, czy coś jeszcze? Chyba nie.
Chyba nie, zobaczcie, ponad 140 naboi, 170, 152. Cudo. A za każdym razem będzie patrzała na zegarek w momencie, kiedy staniemy. Będzie taki naprawdę mega długi odcinek, słuchajcie, dobra, i tędy. No, Evie, I'm not mad. Wait, what did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house, and I want you to be my mommy. Okay, Evie, I'll be your mommy. Just come back with me. Kurwa, nie wiem, którędy. Where are you, Evie? Czekajcie, może jednak na górę trzeba teraz wrócić. Nie ma innej ścieżki. Tutaj mapa też nam nic nie pokazuje, czyli zostaje nam góra. Czyli co, cofnąć się aż do windy? Masakra, o cholera. Zamknie nas. Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? You just worry about getting Evelyn back. Czyli co, Evelyn za wszystko odpowiada? Dobra. Ja to podłożyłem? Nie, chyba. Zobaczymy. Ładne. Dobra, nie chciałem czekać zbyt długo, ale to też trzeba z rozwagą korzystać. Najlepiej na takie coś, jakby dwójka wlazła. Co to za opary dymu? Dobra, ale my musimy i tak iść tu na prawo. Leżeć mi tu. Dokładnie o to chodziło z tymi bombkami. Dwóch naraz. Dubel. Teraz nie wiem, patrzeć za siebie, przed siebie, co wyjdzie z windy? Kurde, no słuchajcie, takiego długiego odcinka to jeszcze nie mieliśmy w tej serii. Emergency safety lockdown system has been engaged. Rozumiem, że na innym piętrze, jak to w zwyczaju jest, wylądowaliśmy. Tak mi się wydaje w tym momencie. Nie, tu byliśmy. Możemy jedynie otworzyć tutaj te drzwi i tam będzie zejście na dół lub tu użyć. Otwieramy tam te drzwi, bo wydaje mi się to bardziej obiecujące. Na ten moment, bo jak zużyjemy te kwasy, ale nie, mamy dwa, dobra. Ryzykujemy.
Z pewnością tutaj coś potrzebnego dostaniemy. Zdecydowanie przyda się. Ten mnie zaskoczył. Ten mnie zaskoczył. Oj, aż się zlękłem delikatnie. Dobra, ale fajny jest, fajny. Tak chyba w starych Residentach było, że od stan zdrowia dawali fajn, fajn. Czekajcie, ale co to mi miało dać w tym momencie? Bo ja teraz nie wiem. Czy ja skopałem? Nie, no... Tak? Rzekłbym w ostatniej chwili, czy może ja bym miał tu podrzucić to. Zmarnowaliśmy jedną bombę zapalającą w ten oto sposób. Do Alana jeszcze możemy się cofnąć. Bo którędy by była optymalna droga? Tu w lewo. Zamknięte. Zamknięte z drugiej strony. Zużyliśmy wszystkie kwasy. Tu bym się cofnął. Aha, dobra, ale przejdę do Alana przecież. Dokładnie gdzie chcę iść. Windy już też przecież nie skorzystamy. Alan? Alan, where the hell are you? No, bym rzekł, że teraz coś się wydarzyło. Czy my potrzebujemy jeszcze jedną apteczkę? Nie korzystam zbyt wiele. Amunicja do pistoletu maszynowego. Kurde, gro, daj zapis. Mogliśmy tu wejść, ale po co by nam to było? Nie sądzę, żeby to nam było potrzebne. Przecież stąd wychodziliśmy, ale zobaczcie, czy tu nie nagroda? Nie, to zwykła papierowa torebka, niestety. Czy ja czegoś nie otworzyłem? Nic nie mam kluczowych przedmiotków. Próbka tkanki Evelyn. A jakbyśmy tą próbkę tam... Wiecie, gdzie jest Evelyn? Spróbowali coś z nią ogarnąć. No bo stąd nie wyjdziemy, czyli pozostaje to miejsce do eksploracji. Mega mi się wydaje, że tu mamy coś do roboty jeszcze. Tylko co to ja nie wiem. To ja nie wiem. A to jest takie przejście.
O cholera, byście to zauważyli w ogóle? Chyba jest do ucieczki generalnie. Dokładnie. Tylko te drzwi. Ja nie wiem, jak je rozwalić. A wiecie, jestem na tyle daleko, że nie chciałbym... Kurwa. Czy wy kojarzycie te schody? A one też są za... A nie, nie są. Dobra, tu my jesteśmy Miją. Jest Alan. Alan, tylko ty mnie powiedz, chłopie, czy tu jest coś do podniesienia. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing I'm already dying. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusts... Okay, wait. Evie! No, Evie! Evie! Alan, listen! I didn't mean to call you that! She's Evie, trying to take control! To, you have to fight her! Evelyn, stop! To był ten z kacem przy kiblu. Kto to? Evelyn? I ona ją tu teraz zmieniła. Pierdziele. Dobra, gro. Fast. No dobra, na szczęście wszystko mamy. Stamtąd przyszliśmy. Czyli jedyna droga tutaj. Ta skrzynka to nie jest do wzięcia? Nie, nic. Gro, nie ułatwiasz nam tutaj. Byś mogła zapalić, kurde, latarkę. Shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Kurwa, ona teraz to nagrała. We'll be together forever. Nie wiem, co się dzieje. Żegnaj, Anabel. My coś źle zrobiliśmy w tym momencie i będę musiał to jeszcze raz przechodzić.
How do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Okej. Kurczę, słuchajcie, jest zapis. Bardzo fajnie. Bardzo długi odcinek. Nie wiem, czy wam go nie pociąć na dwie części generalnie. Jeżeli będziecie to słyszeć przy drugiej części, to też tak będzie, ale zostawimy długi, myślę. Bardzo fajny, mocno trzymający w napięciu odcinek. Też myślę, że docenicie to, że taki dłuższy on był. Dzięki za oglądanie. Cześć.